Temat tygodnia na iwocławek.pl, a więc rewitalizacja Placu Wolności. Tym razem temat ten poruszymy wraz z wiceprzewodniczącym WWS-u panem Janem Stockim. No właśnie, panie przewodniczący, jakie jest oficjalne stanowisko WWS-u w sprawie rewitalizacji Placu Wolności? Tak czy nie? Oczywiście Włocławska Wspólnota Samorządowa nigdy nie była przeciwna rewitalizacji Włocławka. Jak wiadomo, również Władysław Skrzypek uczestniczył w tym procesie, bowiem to właśnie za czasów prezydentury Władysława Skrzypka rewitalizowana była ulica 3 Maja. Ona oczywiście spotkała się z różnymi opiniami i do tej pory ta rewitalizacja przynosi skutki też różnie oceniane, ponieważ 3 Maja nie jest jednak wizytówką Włocławka. Dużo ważniejszą wizytówką Włocławka jest rzeczywiście Plac Wolności i dlatego nie należy blokować rewitalizacji tego włocławskiego centrum. Mamy jednak zastrzeżenia do tego pomysłu. Te zastrzeżenia oczywiście nie zostały zgłoszone przez Włocławską Wspólnotę Samorządową, bowiem my swoje uwagi zgłaszaliśmy bezpośrednio do prezydenta. Natomiast te zastrzeżenia zgłoszone zostały przez włocławskich kupców. Chodzi tutaj o kwestie parkingowe i chodzi o organizację ruchu. Jeżeli te zagadnienia weźmiemy pod uwagę, to rzeczywiście dochodzimy do wniosku, że zabrakło porządnych, z prawdziwego zdarzenia, konsultacji społecznych przeprowadzonych przez prezydenta. Jednak raczej w kwestii żartu można oceniać to, że konsultacje zamyka się w postaci dwóch form, mianowicie wywieszenia banerów, na których i tak większość banerów zajmowała prezentacja tego, co znajdzie się w przyszłej wzorcowni, a oprócz tego sądy internetowej z zapytaniem, czy oczekujemy rozwiązania 1 czy rozwiązania 2, przy czym obydwa rozwiązania były łudząco do siebie podobne. Nie są to w klasycznym rozumieniu konsultacje społeczne i trudno się dziwić, że prezydent spotkał się teraz z dezaprobatą mieszkańców, którzy nie zrozumieli jego pomysłu. Dodatkowo nie uwzględniono takiego prawdziwego odświeżenia Placu Wolności. Po środku placu stoi pomnik, który też wymagałby pewnej zmiany. Ten pomnik jak ruska babuszka skrywa wewnątrz poprzedni pomnik. Ja myślę, że moglibyśmy, szanując oczywiście prawdę historyczną wszystkich żołnierzy walczących za polską wolność i tych, którzy walczyli wraz z Armią Czerwoną i tych, którzy znajdowali się po drugiej stronie, po stronie AK, równo teraz ocenić i dać im jeden pomnik, który będzie miał prawdziwy wymiar wolności, a nie będzie to jakaś zbitka klocków, bo tak to niestety teraz wygląda, chociaż to ulubione miejsce spotkań włocławian, to jak sam pomnik chyba nie należy do najestetyczniejszych i najpiękniejszych. A więc sam pomysł rewitalizacji nie jest zły, jest dobry, z tym, że tak jak pan powiedział, zabrakło pewnych konsultacji, dialogu ze społeczeństwem, czy tak? Tak, oczywiście, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Okazało się bowiem, że pan prezydent nie potrafił przeprowadzić konsultacji tak, by ustrzec się tych protestów. To nie jedyny taki pomysł prezydenta. Podobnie mamy sytuację z przebudową ulicy Kapitulnej. Teraz pojawiły się problemy z miejscami parkingowymi również przy ulicy Okrzei, przy okazji remontu włocławskiej jedynki. A więc jednak okazuje się, że hasło, że pan prezydent nie potrafi wyjść do ludzi, okazuje się prawdziwe. Jednak pan prezydent postanowił zamknąć się w swoim gabinecie i dopiero pod wpływem takich protestów społecznych decyduje się na to, by udać się do ludzi i rozmawiać. Ja myślę, że może jest późno, bo rzeczywiście większość kadencji już upłynęła, ale cała nadzieja w tym, że pan prezydent zrozumie swój błąd, zrozumie, że z mieszkańcami trzeba rozmawiać, a nie obawiać się ich, że to nie są ludzie, którzy zniszczą jego projekty. Jak również zrozumie, że opozycja i rola opozycji nie ogranicza się do tego, by tylko krytykować, a jeżeli pojawia się krytyka, to nie trzeba od razu denerwować się, wpadać w jakiś szał inwektyw, natomiast po prostu zwyczajnie porozmawiać i spróbować wyjaśnić swoje stanowiska. Temu właśnie służą konsultacje. A kompromis zawsze jest trudny. Ale możemy rozumieć, że na koniec wyjdzie na to, że będzie można przemówić wspólnym głosem zarówno władze, zarówno wspólnota samorządowa i miejmy nadzieję także inne opcje polityczne. I ta rewitalizacja placu dla dobra nas wszystkich odbędzie się z dobrym skutkiem. Osobiście bardzo bym tego oczekiwał, podobnie jak realizacji wszystkich projektów pana prezydenta, choć niektóre oceniam dość krytycznie i często o tym mówię, ale to już jest właśnie przywilej bycia w opozycji, że mogę wypowiadać się krytycznie o tych właśnie pomysłach. Obawiam się jedynie tylko tego, że zaciągnięty kredyt, bo tym właśnie będą obligacje na realizację tych celów, spowoduje, że przyszłe kadencje, przyszli włodarze miasta będą niestety w jakiś sposób zamknięci w budżecie, nie będą mogli realizować inwestycji i spotka nas taka sama sytuacja, jak spotkała Polskę przy okazji tak zwanego kredytu gierkowskiego, który właśnie w tym tygodniu we wtorek został dopiero spłacony, a dzieła epoki Gierka,
wśród których są bardzo poważne i dobre inwestycje. Niektóre te dzieła to już tylko można łączyć z pewnym sentymentem, takim jak na przykład jest dworzec centralny, który i tak będzie modernizowany. A więc na kredyt zbudowaliśmy coś, co i tak teraz, zanim jeszcze spłaciliśmy, stało się nieaktualne. Tak również może być z włocławskimi projektami.